tym roku do Tunezji się wybieramy. Dlaczego akurat Tunezja? No, ciepło tam jest, słońce. I pewna pogoda, w odróżnieniu od polskiego Bałtyku, gdzie aura bywa kapryśna. Okazuje się, że ostrowczanie wycieczki zagraniczne w dalszym ciągu kupują najchętniej i to w wersji luksusowej, all inclusive. Zdecydowanie zagranica. Wielu klientów przyciąga przede wszystkim ciepłe morze i pewna pogoda, jak klienci mówią. U nas niestety morze jest bardzo piękne, natomiast aura czasami jest różnie. Mamy klientów, którzy przyjeżdżają do nas, gdzieś pracują za granicą, przyjeżdżają do nas i jadą na wczasy wymarzone raz do roku, prawda? Bałtyk cały czas cieszy się popularnością, ale zdecydowanie na klienci wolą jeździć za granicę. Najpopularniejsze kierunki to Grecja, Bułgaria, Chorwacja i Hiszpania. Hitem w tym roku okazała się Turcja. Chętnie wybieramy także oferty last minute, bo ceny są wtedy bardzo atrakcyjne. Coraz częściej decydujemy się także na dalsze, a co za tym idzie także droższe podróże. Coraz więcej klientów decyduje się na kraje takiego tak zwanego dalekiego zasięgu, czyli Karaiby, Kuba, Meksyk. Pomimo tragicznych wydarzeń z ostatnich dni nie boimy się latać samolotami i to właśnie wycieczki z przelotem wybieramy najczęściej. Klienci do tego podchodzą racjonalnie, to znaczy wypadki samochodowe są, różne rzeczy się zdarzają, prawda? I to nie możemy podchodzić do tego bardzo emocjonalnie. Nie zauważyłam u klientów zdecydowanego lęku przed lataniem. Przed wykupem wycieczki zorganizowanej ostrowczan nie odstraszają nawet przypadki upadłości biur podróży i co za tym idzie problemów z powrotem z wakacji bądź stratą pieniędzy. Nie musimy się o nic martwić. Jest wszystko na czas załatwione. Wyjazd, przyjazd, opieka i w ogóle jest po polsku, jak jedziemy na wycieczkę. Tłumaczenie polskie, byliśmy w Izraelu, w Betlejem, wszystko po polsku, wiemy o co chodzi. Proponuję klientom, żeby wybierali dużych tour operatorów ze względu na wypadki, które były w poprzednich latach. Biura upadały, klienci tracili pieniądze. Także proponuję klientowi wybierać dużych tour operatorów, takich pewnych tour operatorów. I choć w biurach podróży tłok, wielu, jeśli nie większość ostrowczan na wakacje jednak nie wyjedzie w ogóle. Na przeszkodzie stoi praca, brak czasu lub funduszy. Nie byłem nigdzie na wakacje. Nie wybiera się pan? Nie wybieram się. Dlaczego? Nie mam czasu, pracuję. No niestety nie mam takiej możliwości w tym roku. Może za rok gdzieś w górę. A dlaczego? No trzeba pracować. Nie, za dużo dzieci, piątka dzieci. Nie ma pieniędzy. Nie ma kasy właśnie. W tym roku nie jadę, bo mi nie stać. Dzieci do mnie przyjeżdżają. Nie, my jesteśmy, że właśnie przyjechaliśmy. Z nadmorza przyjechaliśmy. Jadę na wakacje. Gdzie pan jedzie na wakacje? Do Kudowy Zdroju. Mhm. To jest jakaś wycieczka zorganizowana? Czy nie, do sanatorium z żoną jedziemy razem. Ostrowiec Świętokrzyski wydaje się mocno podzielony. Z jednej strony wycieczki na Karaiby, z drugiej wakacje w mieście, w pracy i w domu. Ci, którzy na wyjazd nie mogą sobie pozwolić, liczyć muszą na wakacyjne atrakcje, jakie przygotowało dla nich miasto.